Moi drodzy, powiedzcie mi, jak podobał wam się wczorajszy odcinek? Jeżeli go nie wiedziałeś, link masz tam w karcie u góry. A dlaczego w zasadzie o tym mówię? A to też dlatego, że był to odcinek, który nie miał się w zasadzie w ogóle pojawić i pojawił się całkowicie z przypadku, bo plan był zupełnie inny i ktoś mi go po prostu pokrzyżował, o czym powiem wam za moment. Ale sęk w tym, że był to odcinek, który chyba od dawna chciałem zrobić. Odcinek totalnie głupi, absurdalny, który, no jak zresztą sami zauważyliście, znajdował się niby na hardkorze. Dużo ludzi się przejęło, że hardcore się zmienia, że dodaje modyfikacje, że to zostaje na stałe. Broń Boże, nie, nigdy w życiu, w sensie nawet nie było dopisku w tytule, jak mogliście też zresztą zauważyć, że nie było tam Minecraft Hardcore, nawet nie zaliczałem tego jako tą serię. Po prostu mogłem się oddać gdzieś tej wodzy fantazji i wrzucić sobie coś, co po prostu chciałem wrzucić, chciałem stworzyć w takim po prostu stylu, w jakimś takim dziwnym humorze. I mam nadzieję, że taki odcinek chociaż części widowni się spodobał. I jeżeli chcielibyście częściej tego typu krótkie odcinki, takie wrzutki, niezależne w ogóle od tej serii, w sensie nie będą one miały wpływu większego na ten nasz świat Minecraft Hardcore, to możecie zostawić taką łapeczkę w górę i myślę, że jeżeli pod tym odcinkiem byśmy dobili takie 5000 łapek, to w niedługim czasie znów coś tak głupiego po prostu wymyślę. A tymczasem wracamy sobie do domu, już na całkowicie normalnym świecie, świnie są normalne, jak spotka jakąś świnię, będę mógł wam zresztą to udowodnić, ale chyba jesteśmy już niedaleko domu, z czego tutaj widzę, na szczęście ten end nie znajduje się tak daleko, a byłem tam też dlatego, że po zabiciu smoka, po skończeniu całej serii, no, wywaliło nas do domu i Andrzej został tam sam, musiałem wrócić do tamtego miejsca, no bo jednak głupio mi Andrzeja zostawić, no nie? Więc wróciłem się, trzeba było coś wymyśleć i plan na odcinek miał być zupełnie inny, bo jak wiecie, zresztą podejrzewam, że większość z was także ogląda i kanał TGMiego, jest nowy snapshot, wyszedł nowy snapshot, który bardzo, ale to bardzo zmienił Minecraft. Sam się zresztą zastanawiam, jak będzie to wyglądało w późniejszym czasie, bo zmiany, które zostały wprowadzone, przynajmniej w mojej opinii, są bardzo ogromne. Znaczy bardzo ogromne, nie wiem, czy można łączyć te słowa. Ogromne to ogromne! I nie uwierzycie, jakie moje zaskoczenie było. Pokażę wam. No bo jak wiecie, czy nie wiecie, część z was prawdopodobnie wie, seria Minecraft Hardcore, poza tym, że jest na hardkorze, to dodatkowo gramy na najnowszych snapshotach, dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych rzeczy ze snapshotów po prostu, tak? I mamy wersję 21W06A, która została dodana w środę. I chciałem nagrać odcinek, mówię, będzie kozacko, jakby możliwość zejścia pod zerową kratkę, pod jakby bedrock, tego już nie ma, bo możemy zejść pod 60 chyba kratek na minusie. To jest coś naprawdę kozackiego, ale niestety, to jest disabled. I co ja zrobię, jak jest disabled? No nie mogę wejść, no po prostu nie mogę wejść, moi drodzy, na ten świat i nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jeżeli wiecie cokolwiek, napiszcie mi w komentarzu, czy dalszych jakby rozwoju snapshotów będzie potem możliwość wejścia na starym świecie, bo jeżeli nie, to będziemy musieli zostać na tym snapshocie, na którym do tej pory gramy, czyli 21W05B. I teraz to, o czym wam mówiłem, bo zostało dodanych bardzo dużo zmian. Jeżeli oglądacie TGMiego, no to na pewno wiecie dużo więcej niż ja, bo nie oglądałem tamtego odcinka jakby do końca, tylko gdzieś tam część. To, że zostały zmienione i też wysokości, gdzie możemy latać i też jakby możliwość zejścia do podziemi. I moi drodzy, jak to może bardzo zmienić Minecrafta? Zobaczcie, że jakby na tym poziomie wszystko wygląda tak, jak wyglądało. Jeżeli zejdziemy na poziom 12 teraz, aktualny poziom 12. Jestem naprawdę ciekawy, czy dalej jesteśmy w stanie znaleźć diamenty znajdujące się na tym poziomie. No bo jeżeli nie, no to wychodzi na to, że nie ma już jakby możliwości znalezienia diamentów na starym, na starej wysokości. Będziemy musieli znaleźć nowe. Pytanie, czy znowu będzie gdzieś to tak 12 kratek od dołu. I teraz zobaczcie, że wszystkie te jakby jaskinie, wszystko zostało stworzone zupełnie inaczej. Jest nowy generator, jak dla mnie jest naprawdę świetne, tym bardziej, że na przykład, jeżeli chodzi o kopalnie, jakie tutaj widzicie, one znajdują się aktualnie na poziomie minus 20, czyli gdzieś tak 20 kratek pod bedrockiem. Jedyne, nad czym ubolewam, to jeszcze to, że jest tutaj tak ciemno. Mamy te tutaj nowe bloki, które dają nam światło. Nie pamiętam, jak to się nazywa, mycelinium, czy ja to w ogóle chyba mylę, to nawet chyba nie była ta nazwa. Cofam to, co powiedziałem. Zobaczcie, jak są to duże, otwarte, fajnie przestrzenie, gdzie podejrzewam też będzie dość spora szansa na to, że można było znaleźć sobie. Co, wypijmy sobie może noktowizję, to będę widział coś więcej, bo tutaj na razie jest dosyć ciemno, ale jeżeli chodzi, wrócenie na przykład do samego tematu diamentów. Jeżeli teraz na tym 12 poziomie nie jesteśmy w stanie ich znaleźć, to jedyne, co nam pozostaje, szukanie właśnie na takich poziomach jak tutaj, czyli minus 45 do minus bodajże, chyba 60 tutaj mamy możliwość szukania. No i
Pozostaje pytanie właśnie, jak bardzo nam zmieni to Minecrafta, bo teraz jesteśmy na poziomie minus 50 i jest to 12 klatek od ziemi, no powiedzmy, że no tak teoretycznie chyba jest, ale no tak jak widzicie, to będzie o wiele prościej jakby chyba znaleźć diamenty chodząc po tak bardzo otwartych przestrzeniach. Tutaj na przykład, jeżeli sobie weszliśmy, już widzę kolejne złoże diamentów, tu myślałem, że to kolejne złoże, to jest ten świecący blok. Tutaj kolejne diamenty, które już są już tym razem naprawdę wysoko, tutaj są kolejne, więc no wejście do kopalni będzie utrudnione tylko dlatego, że musimy zejść niżej, ale jeżeli chodzi o znajdowanie tych diamentów, wszystko jest tutaj na wierzchu, to jest... Nie wiem, jak to odebrać. Piszcie oczywiście w komentarzu swoje opinie. Aczkolwiek chodzenie po kopalni będzie wymagało teraz moim zdaniem noktowizji, bo nie będzie totalnie nic widać. Plus faktycznie tak wielkie, otwarte przestrzenie pod ziemią robią naprawdę świetną robotę i można byłoby tutaj po prostu wziąć i sobie zamieszkać i prowadzić całą grę bez wychodzenia na powierzchnię. Nie wiem, nie będę więcej gdybał. Ja wracam na swój świat, bo musimy zrobić kilka jeszcze rzeczy, ale troszkę ubolewam nad tym, że no nie mamy możliwości wejść na nowy snapshot na starym świecie, co poniekąd po prostu rozumiem, no bo mogłoby to uszkodzić nasz świat, jakby ja do tej pory mam bedrock na zerowym poziomie, a tu nagle wszystko by się zmieniło, świat by zaczął generować się inaczej. Mogłoby to powodować po prostu crashe i no, uszkodzenie się świata, czego raczej byśmy nie chcieli. Po prostu trzymam kciuki, że będzie zrobione to tak, że w przyszłości, oby niedalekiej przyszłości, istniała szansa na to, żeby... Oj, źle włączyłem. Żeby istniała szansa na to, że będziemy mogli sobie to odpalić na starych światach i nic nie będzie nam się tutaj jakoś specjalnie komplikowało. No poza tym, że w pewnym miejscu po prostu zniknie bedrock i będzie zupełnie inny sposób, czy sama technika szukania już w tym momencie diamentów, co, no tak jak mówiłem, jak dla mnie, chodząc tam na dole po podziemiach, będzie dużo bardziej ułatwiona, bo wystarczy zejść na dół i w zasadzie wszystko mamy jak na tacy do znalezienia. Dobra, ja wracam do domu, bo tak jak mówiłem, mamy troszkę zmian, troszkę błędów ja zrobiłem w międzyczasie, kiedy był najazd, kiedy walczyliśmy na najeździe, jak dobrze pamiętacie, straciłem wszystkich golemów. Pytanie, czy jakikolwiek golem do tego czasu zdążył mi się stworzyć? Jeżeli nie, no to nie mamy ochrony w wiosce. Pytanie, czy jest w ogóle do czego wracać? Czy to nie jest troszkę tak, że villagerowie teraz mogli mi poginąć? Będzie przypał, jeżeli zginęli. I będę znowu musiał kombinować, jak ich tutaj sobie porozmnażać. Więc nie muszę schodzić do kopalni. Na szczęście znalazłem zaraz po najeździe, zanim poszliśmy do smoka, dużo żelaza, więc mogę sobie takich golemów postawić. Ja chyba mam jeszcze tutaj wykrawaną dynię dokładnie. Sobie z tego skorzystamy jak najbardziej. No i możemy też przerobić sobie kolejne rzeczy, no bo mam dwa prawilne zgliszcza, plus mam jedną sztabkę już netherytu. Więc możecie napisać mi w komentarzu, było bardzo fajnie, co tym razem możemy sobie podmienić. Co można byłoby zrobić, żeby dostać, żeby... Co po prostu przerobić? O, no kilof mamy. Mamy jeszcze miecz, który można byłoby przerobić, ewentualnie jeszcze zenchantować, plus zbroję. Napiszcie, co najlepiej byłoby mi tutaj po prostu przerobić. Ja postaram się znaleźć jeszcze jedne prawilne zgliszcza, więc dwie rzeczy będziemy mogli sobie znowu zrobić. No ale no nie ukrywam, że raczej przed nami też wyprawa po prostu do netheru, gdzie będziemy kopali to wszystko, no bo... Jednak chciałbym cały set mieć netherytowy, jednak to wtedy bym się czuł najbezpieczniej chyba, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Słyszałem gdzieś tam villagera, mam nadzieję, że ich gdzieś tutaj jest troszkę. Tutaj cały czas tych dwóch sobie żyje. Mój dom, strasznie boli mnie też mój dom, że ja tutaj no nic nie zrobiłem, tutaj był zombie, zobaczcie. O ja pierdzielę, robi się przypał mały troszkę. Zepsułem to, że no nie zrobiłem żadnego golema do ochrony. Villagerowie byli otwarci, latali sobie gdzie chcieli, gdzie popadnie. Źle zorganizowane to było przeze mnie, ewidentnie naprawdę bardzo źle zorganizowane. Dawaj tutaj zobaczymy Andrzeju, czy nie ma gdzieś w skrzynkach jeszcze jakiegoś żelaza, że może sobie to wykorzystać. No i ten dom, chcę zająć się tym domem i zacząć coś więcej sobie ogarniać, więc muszę po prostu się przemóc, żeby znowu odpalić live'a. Jak już zrobię jeden dzień live'a, to potem będzie prościej, żeby na co dzień te live'y się pojawiały. Czy ja dziś tutaj miałem dynię? Tak, mam 7 dyń. Przeróbmy to sobie, bo potrzebuję. Czy ja mam nożyczki? A, no i właśnie, moi drodzy, też napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście, aby następny odcinek był wyprawą. Wyprawą do End City. Po to, żebyśmy zdobyli Erytrę. Napiszcie, czy chcecie i tak jak wspominałem, jeżeli dobijemy 5000 łapek, myślę, że jutro możemy sobie to ogarnąć. Więc zbijajcie łapeczki i wtedy jutro się zobaczymy.
A dzisiaj faktycznie taki troszkę bardziej pogadankowy odcinek, no bo dużo ludzi, niestety po wczorajszym odcinku, tak jak wspominałem już wcześniej, zmartwiło się, że tutaj ta seria jakoś zostanie przeze mnie zmieniana, jakieś modyfikacje, jakieś rzeczy i jedno, broń Boże, nie chcę czegoś takiego robić. Ja chcę zatrzymać to cały czas tak, jak to wygląda, nie chcę tutaj niczego zmieniać, to nie miałoby większego sensu, nie chcę tej serii sobie psuć, tym bardziej, że dopiero tą serię jakby zaczynamy, jeszcze niewiele tej rzeczy zrobiłem, w zasadzie nic tutaj jeszcze nie zrobiłem, poza ubiciem smoka i dostaniem się tam do jakiegoś najazdu, czy dostaniem się do endu, tak? Jeszcze naprawdę wiele przed nami, jeżeli chodzi o budowanie, o inne tej rzeczy, więc no na spokojnie, jeżeli będzie jakakolwiek seria na modyfikacjach, czy na jakichś takich innych rzeczach, tak na poważnie, żeby to była seria, to będzie to raczej zupełnie coś innego, a nie przerabianie hardcora. No ale też, tak jak mówiłem, czasami takie odpały gdzieś tam moje w głowie, co mi się tworzą pomysły na stworzenie odcinka jakiegoś takiego A! Chyba tutaj nie może być nic nieprawy, coś tak czuję. Dookoła. I teraz będzie działać. Dobrze mówię? Tak, dobra. Czyli to jednak o to tutaj chodzi. No dobra. Ja się przespał, bo idzie mi noc. Nie bardzo chcę chodzić. Co to się... Aha, dobra, to jest przerobiony domek. Nieważne. Myślałem, że to jest zupełnie inne pomieszczenie, a to po prostu jest ta chata chyba kowala. Dobra, jest jeden golem. Ten nie chce tej broni. Dajmy gdzieś tutaj drugiego golema, bo tych mobów może tutaj się naprawdę pojawić dosyć dużo. W niedługim czasie, jeżeli będę gdzieś tutaj się kręcił, będę coś w nocy robił w domu. Mamy dwóch, mogę sobie zrobić trzy golemy. Wydaje mi się, że spoko. Ja wiem, że one same z siebie by się tutaj stworzyły, ale jednak zależy mi na tym, żeby nie stracić tutaj tych golemów. A, no i też myślałem o odcinku z synkiem, czy by znowu jakiegoś nie zrobić. Piszcie, czy chcecie, czy odcinek z synem jakiś robimy na hardkorze, bo może być bardzo ciekawie. No więc, no, tak jak sami widzicie, przed nami naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty tutaj jeszcze, bardzo dużo pomysłów, wszystkiego tutaj do zrealizowania. Ja jakby cały czas się jaram tą serią, bo no jest zupełnie inaczej niż w przypadku normalnej serii. Tutaj po prostu dochodzi ten efekt strachu, gdzie wiem, że jeżeli popełnię błąd, zrobię coś naprawdę głupiego, nie skupię się, to mogę zakończyć tą grę. A nie chciałbym tego zrobić, nie posiadając jeszcze nawet magazynu, no nie? Może tutaj magazyn sobie po prostu stworzyć, jeszcze też tego nie zrobiłem. Cześć, jak tutaj to wygląda? Ja mam dom, który jest pusty, mój magazyn znajduje się tam gdzieś przy biblioteczce na skraju ziemi. Ja w ogóle od dupy strony do wszystkiego podszedłem, zamiast zająć się takimi rzeczami, zająłem się, żeby nie dziwnie. Znaczy dziwnych rzeczy, tak? Jakby tutaj tryhardowaniem i jak najszybszym przejściem gry, a nie ogarnięciem sobie chaty, czy takiej, wiecie, no rzeczy, żeby było mi przyjemniej, wygodniej gdzieś tutaj się posługiwać magazynem czy rzeczami. Na pewno też będziemy musieli zenchantować sobie zbroję, jeżeli chodzi o kask, jakieś tam rzeczy, no bo będę chciał zorganizować sobie wypad po prostu do podwodnej świątyni, no nie? Bo tam możemy zdobyć gąbki, jeżeli zdobędę gąbeczki, no to będę miał możliwość osuszenia sobie tego magazynu, który będzie tam pod domem. Choć będzie dość duży magazyn, będzie to fajnie wyglądało. Przynajmniej tak w głowie mam, żeby to tak zostało stworzone. Jakiś tam plan, pomysł na to. Chodzi o to, żeby ułatwić sobie troszkę sprawę. Skrócić czas, bo jednak osuszanie tego wszystkiego, czyli no wykopanie jakby, znaczy nie wykopanie, zrobienie obwódki ze szkła, a następnie zakopywanie wszystkiego ziemią tylko po to, żeby pozbyć się wody, no może troszkę czasu jednak zająć. Nie wiem, czy gąbka by nie było wygodniejsza, ale z drugiej strony gąbkę potem trzeba przepalać, takie rzeczy. Nie wiem, napiszcie, co o tym sądzicie, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że wyprawa do podwodnej świątyni byłaby spoko, plus jakaś leśna posiadłość, jakieś takie rzeczy, wszystko bym chciał tutaj sobie zaliczyć na hardkorze, też jakby w formie tych achievementów, które możemy dostawać, bo to jakby cieszy mnie dużo bardziej zdobycie czegoś takiego tutaj własnymi siłami na hardkorze, gdzie nie ginę, niż jak będę po prostu normalnie sobie, nie wiem, ma takiej frajdy z tego. O Boże, trzystaki mi się skończyły, nie starczyło mi, halo. Ja muszę sobie jeszcze gdzieś tutaj wrzucić te ziemniaki. Muszę zrobić, no właśnie, farmę też, to wszystko by trzeba było tutaj poogarniać, bo nie mam kurde większości rzeczy. Jeżeli chodzi o żarcie, to też zostaje mi jabłka, jakieś całe mięsko. Tam co prawda te owce mi się rozmnażają, ale potem będę chciał je rozdzielać od siebie, te owieczki, pozamykać w... no, jakby płotem je poobrabiać i każdej owieczce dać kolor, żeby można było potem z tego jakoś sobie tam korzystać w późniejszym czasie z grania, czy gdzieś tam na tych live'ach. No właśnie, które muszę w końcu zacząć robić, bo dawno nie było żadnego live'a i od tamtej pory po prostu świat tutaj w wiosce troszkę stoi i nic się tutaj za bardzo nie zmienia. A samą wioskę też by trzeba było delikatnie ulepszyć, poprzerabiać, wyczyścić z tej trawy, żeby to była naprawdę fajna wioska, podorabiać jakieś większe tutaj budynki, na przykład dobudować budynki, których nie ma, a które znajdują się normalnie w takiej wiosce, bo ta wioska jest dość mała, dobudować budynki, które powinny się gdzieś tutaj znajdować i na pewno wtedy w wiosce będzie fajniej, przyjemniej i
ciekawi. Więc no, tak jak mówię po raz kolejny, planów jest ogrom, a roboty jeszcze więcej i nie ma kiedy tego na razie zrobić. Więc no, nie będę chyba przedłużał, bo to bardziej pogadankowy dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że takie też wam się podobają, gdzie możemy sobie po prostu pogadać, gdzie nie ma takiej akcji jak ostatnio, bo jeżeli chodzi o hardcore w ostatnie dni, to działa się po prostu jakaś masakra. Ogrom rzeczy, ogrom stresu, walki, tego wszystkiego. Trzeba trochę tego odpocząć. Znaczy odpocząć, wiadomo, że chcę iść teraz do NCT, nie? Ale to chyba już nie będzie aż tak męczące, jakby stresujące, jak ta sytuacja, którą mieliśmy teraz przez cały czas. A na pewno będzie też fajnie, bo w NCT może znaleźć kozackie rzeczy z enchantami, więc trzeba to wykorzystać. O, jak ładnie sobie zrobiłem, elegancko. No i zobaczcie, niby nic, a wioska od razu jakoś tutaj lepiej wygląda, kiedy wszystko tutaj zostało gdzieś tam delikatnie oczyszczone i wyrównane. Tak więc, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał, pogadankowy, luźny, być może nudny po prostu dla niektórych odcinek. Jeżeli zostajecie do samego końca, napiszcie w komentarzu NCT. O, i to będzie fajne i taką osobą przypnę serduszko po prostu, które zostało do samego końca, bo jesteście najlepsi, bo oglądacie do końca, no. Tak więc, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem, siemanko, cześć, pa, pa.